historyczny, rekordowy, po prostu wspaniały. No tak w bardzo dużym skrócie można opisać miniony 2021 rok w opolskim ogrodzie zoologicznym. No bo tutaj nie brakowało nowych inwestycji, no i co najważniejsze, nie brakowało też zwiedzających, no bo przecież zoo pobiło kilka rekordów frekwencyjnych. Już w maju, 8 maja dokładnie, tutaj w opolskim zoo pojawiło się ponad 8900 osób, to pierwszy rekord. Drugi padł podczas letnich miesięcy, kiedy to od czerwca do sierpnia do zoo zawitało ponad 200 tysięcy osób. No a po podsumowaniu całego roku okazało się, że opolskie zoo odwiedzano ponad 318 tysięcy razy. To oczywiście są takie dzienne, letnie i całoroczne rekordy wszechczasów, no ale do opolskiego zoo turystów przyciągały także nowe inwestycje. Między innymi ta, w której się właśnie znajdujemy. Jesteśmy w domu dużych kotów, w domu lwów Atosa i Portosa oraz tygrysa syberyjskiego Diego. No, na świat tutaj przychodziły też nowe zwierzęta, uchadki kalifornijskie, bongogórskie czy tamaryny cesarskie. Z rozpoczętych inwestycji warto zauważyć, że zoo jest w trakcie wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, no a w schronisku, które podlega ogrodowi zoologicznemu, zamontowano już panele fotowoltaiczne. No, słowem, tutaj cały czas coś się dzieje, warto tutaj przychodzić przez cały rok, no bo zoo zmienia się, zmieniają się zwierzęta, zmieniają się wybiegi, no więc warto pojawiać się tutaj regularnie wśród setek gatunków roślin i zwierząt. Zapraszamy serdecznie.